Babie lato nam się przyczepiło. Start. Speak with clarity. Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Nasi drodzy, witajcie. Nasi drodzy, witajcie kochani. Cóż, kończy się etap naszej podróży, kończy się etap skandynawski naszej podróży. To jest bodajże drugi etap naszego w ogóle podróżowania. No i postanowiliśmy w związku z tym zrobić takie małe podsumowanie, żeby wam powiedzieć, jak było i wszystko zebrać do kupy i powiedzieć o Skandynawii. Powiedzmy, z początkiem września wjechaliśmy do Helsinek, wpłynęliśmy promem. Najpierw zwiedziliśmy Finlandię, potem przejechaliśmy przez północną część Szwecji, potem była Norwegia, potem południowa część Szwecji i teraz dzisiaj na zakończenie jesteśmy jeszcze w Danii. No z ciężkim sercem wyjeżdżamy, przynajmniej ja. Łukasz, myślę, że też. Tak, był tak, to tak. Bardzo, bardzo piękne dwa miesiące. Poznaliśmy kraje, których nigdy jeszcze do tej pory nie byliśmy, których kultury nie znaliśmy, a różnią się trochę od nam znanej rzeczywistości, codzienności. Niemniej jednak, jeśli chodzi o van life, są to po prostu kraje wymarzone. Wszystkie cztery kraje są po prostu idealne. Głównie za sprawą ich prawa jest specjalny zapis, który mówi o tym, że każdy człowiek ma prawo do korzystania z przyrody. I o ile nie jest to cudza posesja, to możemy się zatrzymywać w dowolnym miejscu, biwakować, kempingować, możemy zrywać jagody, grzyby i łowić ryby. Także jest to no, wymarzone takie miejsce właśnie pod uprawianie van life'u, mieszkanie w vanie i podróżowanie. W ciepłe miesiące oczywiście będzie też idealny pod namiot. Co więcej, wszystkie skandynawskie kraje są perfekcyjnie, wydaje mi się, przygotowane na przyjazd właśnie vanlifersów, kamperowców. Wszędzie są punkty do czerpania z czystą wodą, w większości na stacjach Circle. Bez większych problemów można znaleźć prysznice, łazienki. Są także specjalne punkty, gdzie można zlewać brudną wodę. Najwięcej i najlepiej jakby oznaczone są one w Norwegii, ale wszędzie można coś takiego znaleźć. W wielu miejscach, w wielu parkach narodowych są specjalne chatki, miejsca na ogniska, miejsca, gdzie można się zatrzymać i biwakować i są to nawet parki narodowe, także no, moim zdaniem Skandynawia jest fenomenalnie przygotowana i jakby zostawiona dla ludzi, dla nas, po to, żeby ją zwiedzać, poznawać, eksplorować. My wybraliśmy się na jesień, nie żałujemy tej decyzji w ogóle, ponieważ no, jesień tegoroczna jest piękna. I dla nas trochę skrajna, bo i doświadczyliśmy zimna i bardzo dużego ciepła jeszcze teraz w październiku. No i mieliśmy okazję oglądać niesamowity spektakl przyrody, przemianę, kolory, to jak to słońce właśnie zaczynało się obniżać i zmieniać swój odcień. No to zorza było coś polarna, pięknego. Jeszcze do tego właśnie zorza polarna. Śnieg padał, deszcz padał, było zimno. Rano się obudziliśmy, było 6 stopni ciepła w samochodzie, ale przeżyliśmy. Ale no to taki dało fajnego smaku. No niestety musimy już wyjeżdżać. Oczywiście
polecamy, myślę, lato. Lato będzie taką najfajniejszą porą, ale jesień też jest doskonała. Nie późna jesień, tak. No. Bardzo pięknie to, co powiedziałaś. Dziękuję, zabrałaś kochanie. Mi wszystko to, co ja miałem powiedzieć, ale. Ale jest sporo, ujęłaś sporo to. Rzeczy, które teraz ty tak, możesz tak, powiedzieć. Tak, ujęłaś bo to wszystko ładnie. Oczywiście wjechaliśmy. Ja tylko tak wypunktuję to, co Kaśka powiedziała. To tak, wszędzie można spać, nie trzeba płacić za camping. Oczywiście są płatne campingi, ale my nie płaciliśmy nigdy na camping, także camping kosztował nas 0 zł. Bardzo łatwo nabrać czystą wodę. W Norwegii i w Finlandii jest bardzo dużo miejsc, gdzie można zrzucić brudną wodę i wylać kibelek kompostowy, czy toaletę turystyczną. I są te miejsca oznaczone na mapie, a w Norwegii to są normalnie znaki i co jakiś czas są najczęściej bezpłatne możliwości zlania wody, dolania też sobie też czystej. No, nie, żeby było, bo oczywiście największym jakby taką trudnością w podróżowaniu poprzez Skandynawię są finanse. To raz, ale... Trzeba sobie to zaplanować. Tak, tak. Jeszcze odnośnie tych toalet. Prysznice. Kasia też już zaczęła coś powiedzieć o prysznicach. W Finlandii nie ma problemu o prysznic. Idzie się po prostu na stację benzynową, pyta się o to, czy można wziąć prysznic. I oni najczęściej otwierają nam takie kabinki dla truck driverów, czyli dla kierowców. Nie na każdej stacji, na dużych stacjach, gdzie są właśnie miejsca dla ciężarówek. Tam, gdzie myśmy się pytali, zawsze były te prysznice. Wtedy, kiedy potrzebowaliśmy, oprócz tego jest mnóstwo jezior i mnóstwo zbiorników wodnych, których można się wymyć, oczywiście bez płynu. To Finlandia, w Norwegii prysznice też były, w Szwecji tak sobie z tymi prysznicami, ale znaleźliśmy, pojechaliśmy na camping i w campingu zapłaciliśmy parę koron i wzięliśmy. To samo w Danii też na campingu braliśmy prysznic, więc z prysznicami daliśmy sobie radę, nie używaliśmy ani razu zewnętrznego prysznica z uwagi na to też, że jest ciepła, no, niska temperatura, no i nie było możliwości nawet się obmyć wodą na zewnątrz, więc zawsze braliśmy prysznic w środku. Korzystaliśmy z dóbr miejscowych. Teraz Kasia? No to finanse. Co zaczęłam mówić, czyli właśnie do Skandynawii trzeba się przygotować, jeśli nie chcecie stracić jakby majątku. I chodzi o to, że po prostu no, przewalutowanie jest wyższe. Po prostu ich korony są no, bardzo drogie. Tak. Do tego produkty są nawet 3-krotnie droższe niż u nas w Polsce. Dlatego no, jedzenie jest tutaj i w ogóle właśnie jakby zaplecze. No, pomijając to, że właśnie noclegi i podróżowanie, no, tam trzeba trochę zapłacić, ale no, my byliśmy kamperem. Dlatego dla nas jakby takim najważniejszym punktem było to, aby nie wydać za dużo pieniędzy na jedzenie. Zrobiliśmy olbrzymie zakupy, o czym wiecie. To się bardzo dobrze sprawdziło. Niewiele wydaliśmy pieniędzy tak naprawdę w sklepach. Dokupiliśmy dosłownie trochę takich produktów świeżych. Taką poglądową listę tego, co kupiliśmy i co z tym robiliśmy. Żeby ją zobaczyć, zapraszamy na naszego bloga, będzie poniżej link. Przygotowałam właśnie taką ogólną listę naszych zakupów. Można ją modyfikować w zależności od długości waszej tam będzie podróży. Też, co warto zabrać? Tak, tak, no, tak, dobra. Tak. Ale o tym jeszcze na końcu przypomnimy. Dobra. Także teraz powiemy przede wam pokrótce tak, o kosztach. Zanim wyjedziecie, to co Kaśka mówi. Wjechać do sklepu i kupić wszystko to, co potrzebujecie normalnie. Do gotowania i tak dalej, żeby no, na to nie przepłacać. Tak samo i alkohole. Alkohol jest najważniejszym chyba takim. Alkohole są strasznie drogie. Tam jest jakiś horror z alkoholem. W każdym razie, jeśli lubicie napić się wina, jeśli lubicie napić się piwa, jeśli jedziecie do znajomych, i z nimi chcecie się napić tej alkoholi, kupcie najlepiej sobie. Weźcie ze sobą. I nie zmarnuje nie ma się. Się co czarować, że to będzie za dużo, weźcie więcej. Tak, 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 tak. Nie ma co właśnie tak oszczędzać. Tak, a teraz no, kwestia Cena. Finansów. Łukasz wam wszystko o tym opowie. Zacznę od tego, żeby przypomnieć tym, którzy jeszcze nas nie znają za długo i nie oglądają, że my nie pracujemy, tylko żyjemy z oszczędności. Wszystkie pieniądze, które mamy teraz, zaoszczędziliśmy pracując w Anglii, odkładając przez ponad pół roku odkładaliśmy pieniądze i za to mamy pieniądze na paliwo, na samochód, na jedzenie. Z uwagi na to, że nie mamy stałego źródła dochodu, nie mamy żadnego źródła dochodu, to no nie mogliśmy sobie też pozwolić na to, żeby szaleć, więc staraliśmy kupować bardzo ograniczone rzeczy, tylko te, co musimy kupić. Nie kupowaliśmy pamiątek, kamyczków, słoiczków, popielniczek i jakichś, tylko nie kartki. Wiadomo. Tylko kartki. Wysyłaliśmy patronom, rodzinie i znajomym kartki. No i tam może ze dwa magnesy, parę magnesów kupiliśmy. Ale do czego zmierzam? To, co najczęściej ludzie pytają, to jest cena paliwa, jak to wyglądało u nas. Otóż zrobiłem sobie taką kalkulację, bo jak wiecie, zawsze na stacji benzynowej po zatankowaniu robię zdjęcie i wtedy mam wszystkie paragony w telefonie i bardzo łatwo sobie to spisałem. No i wydaliśmy dość sporo pieniędzy na paliwo. Kupiliśmy 417 litrów oleju napędowego. 417 litrów oleju napędowego w Finlandii, Szwecji, Norwegii i w Danii. W tych czterech krajach tylko to liczę. I wydaliśmy na to
650 euro, czyli 2780 zł. 2780 zł wydaliśmy. Nie, 2800, no dobra, 2780 daliśmy na paliwo. No to jest dość sporo, ale i tak mniej niż nam się wydawało. Czy no, może tyle samo. Po 300 byliśmy... euro myślałem, że będziemy płacić. Myślałem, że 300 euro będziemy płacić miesięcznie za paliwo. No i tyle dokładnie wyszło, więc myślę, jest okay. Że jesteśmy, ja byłam pozytywnie zaskoczona. Tak. Trochę się bałam, że tego będzie więcej. Są to duże pieniądze, ale jednak no, musimy się poruszać. No. Nie płaciliśmy za hotel, nie płaciliśmy za taksówki, za Ubery i tak dalej, więc to było okej. Okay. Przejechaliśmy kawał drogi. Pozostałe pieniądze, bo mamy taki budżet mniej więcej 1000 euro, chcemy się wmieścić 1000 euro miesięcznie z całkowitymi kosztami, no i zmieściliśmy się. Nawet nam troszeczkę zostało, ale to dlatego, że zrobiliśmy zakupy spożywcze w Polsce, no i nie musieliśmy wydawać na jedzenie. Więc mieścimy się w budżecie, nie wydajemy dużo, ale też nie żydzimy, w sensie, no korzystamy z tego, co jest. Jak jest okazja kupić jakiś dobry lokalny przysmak, no to go kupujemy po prostu i tyle, nie? Tak, wydaliśmy na takie, jak to Łukasz powiedziałeś, na takie nasze wydatki. Zbytki. 600 euro 600 euro miesięcznie wydajemy na takie. To 2000 zł? No i to idzie na świeże produkty, jakieś warzywka, owoce, mleko i takie rzeczy, które nam zabrakną, pamiątki. Czasami jakaś taka mała przyjemność. Tak. Płaciliśmy... To jest to, zapisałem sobie, żeby wam powiedzieć, kartą, ponieważ w Szwecji, w Norwegii, w Finlandii oni dążą do tego, żeby wyeliminować, zwłaszcza Norwegowie, wyeliminować obrót gotówki. Wszystkie transakcje są bezgotówkowe, czyli płaci się kartą wszędzie, dosłownie wszędzie, nawet na toaletę. Za wszystko się płaci kartą. My mieliśmy kartę Revolut, to nie jest reklama, ale ja polecam wam tą kartę. To jest karta walutowa, na którą przelewa się pieniądze, no i tam później można sobie to wymienić na różne waluty, w zależności od jakiego kraju. A że w Finlandii, w Szwecji, w Norwegii, w Danii każdy ma swoją walutę, no to też musielibyśmy mieć cztery różne rachunki, portfele i tak dalej. A tak to w ogóle nie wypłacaliśmy pieniędzy, tylko tyle sobie zapłacić przewodnikowi za zwiedzanie miasta gotówką. Chociaż ta pani przewodniczka ostatnio też miała terminal ze sobą, więc nawet za tego przewodnika można było płacić na free walking tourze z kartą. Więc jeżeli ktoś się zastanawia, jak przelać pieniądze, gdzie, jaką gotówkę, po prostu kupcie sobie kartę Revolut. Ona kosztuje 9 bodajże złotych z wysyłką do domu i tam się przelewa pieniądze i wolność, totalna wolność, można płacić, gdzie się chce. Jedyny problem był ze stacjami prepaidowymi, takimi samoobsługowymi w Norwegii i w Szwecji. One nie przyjmowały Revoluta, niestety, nie wiem dlaczego, ale za każdym razem odrzucało, więc musieliśmy użyć karty walutowej z kantora walutowego, jaki mamy. A nie będę mówił jaki, bo nie chcę go reklamować. Ja tylko chcę dodać, że właśnie fenomenem tej karty Revolut jest to, że ona jest połączona z aplikacją, którą mamy na telefonie. Także w ten sposób ją obsługujemy. Nie trzeba laptopa, nie trzeba chodzić do banku. Po prostu wchodzimy na naszą apkę, otwieramy. Dzisiaj potrzebuję korony duńskie, więc sprzedaję tyle tam złotówek. I od razu mamy te korony. Oni nie pobierają żadnych specjalnych opłat za wypłaty z bankomatu. Dopiero po jakiejś tam kwocie, bo po 100 euro zaczynają coś tam pobierać i nie pobierają żadnych opłat za właśnie transferowanie tych pieniędzy. Także no jest to dla nas rewelacyjne po prostu. Michał Szafrański z bloga wyjście. Jak oszczędzać pieniądze poleca tą kartę. Jeżeli Michał Szafrański poleca cokolwiek, to ja to po prostu biorę, kupuję w ciemno, bo to jest najmądrzejszy człowiek, jeżeli chodzi o finanse, jakiego znam. I on to polecił. I tak nam się to sprawdziło. Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni. Trzeba mieć właśnie, no, polecamy Revoluta, ale polecamy też mieć ze sobą jeszcze jedną kartę. Oprócz tego osobno. Najlepiej kredytówkę, bo kredytówki zawsze przejdą. No tak. Bo czasami ten Revolut nas zawodził. Nie czasami, tylko na stacjach benzynowych. Na stacjach. Tak. No zdarzyło się, nie wiedzieć czemu, jest jakiś tam chyba inny system operacyjny, ale udało się. No i dzięki temu Revolutowi nie mieliśmy żadnych problemów, nigdy nam nie zabrakło pieniędzy, nigdy nie mieliśmy problemu, nie utknęliśmy nigdzie, także tak. Polecamy. Z rzeczy, które jeszcze warto zabrać oprócz karty Revolut, są łańcuchy. Jeżeli ktoś z was jedzie do Norwegii, to nieważne, czy jedzie w lecie, czy w zimie, nieważne. Po prostu musicie wziąć sobie łańcuchy dla świętego spokoju. Jest to prawdą. Bo nas zasypało, piękny, cudowny dzień, zasypało nas, jak wiecie, śniegiem 10-centymetrowym, no i mieliśmy Zonka. Pełne... Baliśmy się. Nic by się nam nie stało, ale jednak na takiej po prostu spokoju ducha, gdybyśmy mieli dwa łańcuchy i założylibyśmy je i byśmy jechali na dwójkę kół założyć, to bylibyśmy spokojniejsi, dlatego warto. Tak. Kolejną rzeczą jest wędka. Nawet jeżeli nie umiecie wędkować, to sobie kupcie jakieś sprzęty do wędkowania, bo podobno jest tutaj
bardzo łatwo złowić rybę. Wszyscy, którzy tutaj byli, piszą o tym, że łowili makrele i tak dalej, i tak dalej. No my niestety tej wędki nie mieliśmy. Też ja nic kompletnie na tym nie znam, więc nie wiedziałem, gdzie to kupić, ale nadrobię to i niedługo kupię sobie wędkę i będę próbował, dowiem się, jak to się robi. I jak w przyszłości tu przyjedziemy do Skandynawii, to będziemy łowić ryby, bo tu wolno łowić ryby, wolno zbierać grzyby i wolno zbierać jagody i wszystko to, co rośnie w lesie i na łąkach. I tak, no to jeszcze z jednej takiej rzeczy na pewno warto zabrać bardzo dobre, wygodne, nieprzemakalne buty trekkingowe, bo no, jest to must have, po prostu bez zbędnego tłumaczenia domyślcie się dlaczego, tu się chodzi, tu się zwiedza, dobre buty muszą być i koniecznie coś przeciwdeszczowego, jakaś fajna kurteczka, bo pogoda się lubi tutaj niszczyć, zmieniać i kształtują ją nie tyle te prądy atmosferyczne, co także prądy morskie, dlatego jest z nią różnie. Tak. Ja nie mam butów niestety dobrych, więc no, było cierpienie, wiem jak jest. Czasami. Było mokro, często gęsto w stopy. Buty dobre trzeba wziąć. No jeszcze też, tak mi się teraz przypomniało szybciutko, Webasto, ogrzewanie postojowe. My mieliśmy i dlatego też nie umarliśmy, nie zamarzliśmy. Więc jeżeli ktoś jedzie też w późnych miesiącach jesiennych do Norwegii, Szwecji, do tych krajów skandynawskich, to koniecznie musi być ze sobą jakieś ogrzewanie. Czy to jest postojowe Webasto, czy jakieś inne gazowe, elektryczne, whatever. Bo no bez tego... W zimie niestety muszę powiedzieć, wydaje mi się, że w późniejszych miesiącach już się nie da tutaj kamperować, nie da się tutaj mieszkać w busie, bo jest po prostu za zimno. Są metrowe zaspy śniegu, albo kilkumetrowe zaspy śniegu. Jest po prostu za zimno nie, i nie jest to nie przyjemne. Jest to przyjemne. Choć spanie w 6 stopniach na zewnątrz, kiedy było 6 stopni, nie było takie straszne, jak nam się wydawało. Nie odczuwaliśmy tego zimna aż tak bardzo, tylko w momencie, kiedy wstawaliśmy rano, bo auto było wyziębione, ale pod kołdrą było nam ciepło. Także no, było okej, okay. Było okej. Okay. Promy. Płynęliśmy promami kilka razy. Pierwszy prom to był Helsinki... Tallinn-Helsinki. Zapłaciliśmy za niego 100 euro. Drugi prom był na drodze do Geirangerfjord w Norwegii. To zapłaciliśmy 19 euro, 20 euro mniej więcej za ten bilet. Kupuje się go na statku. No i trzecim promem to był Szwecja-Dania, Dania-Niemcy. I on kosztował nas 163 funty mniej więcej, czyli 2000 koron szwedzkich. Więc 3 razy tylko płynęliśmy. Mogliśmy płynąć wiele razy, ponieważ tam w Norwegii jest ogromna ilość przepraw promowych, tylko że one wszystkie kosztują dość sporo pieniędzy. I podejrzewam, że będziemy kiedyś musieli się z nimi zmierzyć, ale na razie jeszcze zdecydowaliśmy, że trzeba ograniczyć przeprawy promowe, więc dużo jeździliśmy samochodem. Ale łatwiej byłoby zdecydowanie, zwłaszcza po tych fiordach, po tych wszystkich... No, ale też miało to swój urok, jeżdżenie tak. Po górach. No tak, było cudownie. Jeszcze a propos jeżdżenia, wszystkie drogi są praktycznie bezpłatne, nie musimy mieć winiet. Wyjątkiem jest Norwegia, aczkolwiek tam są tylko pewne odcinki płatne, więc z naszego doświadczenia z tej trasy, którą my przyjechaliśmy, płaciliśmy praktycznie tylko za wjazdy do miast i za te odcinki dróg prowadzących do miast, bądź za autostradę, która prowadziła do Sztokholmu, więc nie są to opłaty duże. Nie. Mamy nadzieję, bo są też dwie opcje w wypadku Norwegii. Można załatwić sobie, zarejestrować swój samochód wcześniej i załatwić taki specjalny pas, który gdzieś się nakleja. Takie urządzenie, ono się nazywa pas, gdzieś się nakleja na okno i ono po prostu nas czytuje wcześniej, jakby doładowujemy konto i te opłaty są automatycznie pobierane. Bądź, tak jak my wybraliśmy, po prostu będziemy czekać na rachunek, którą wyśle nam do Polski. Norwegia, do Polski za te wszystkie drogi, które przejechaliśmy. Dokładnie. I wtedy zapłacimy, ale już wiemy, że to nie będzie tak strasznie dużo. No. Nie. Przejazd przez Chorwację, podejrzewam, więcej kosztuje niż tutaj, bo tu są to po 2 euro, euro, 1,5 euro, 2 euro, 5 euro, takie mniej więcej opłaty za jakieś tam odcinki. Ale jak tak zliczyliśmy, to nie będzie tego więcej niż 30 tak. euro. I tak też muszę powiedzieć, że byliśmy pozytywnie zaskoczeni tym, że ilość tuneli, z jakich korzystaliśmy, mostów i naprawdę fantastycznych dróg, już nie mówię o nawierzchni, ale te drogi są poprowadzone przez no, praktycznie szczyty gór i większość tych dróg nie jest płatna, większość tych tuneli nie jest płatna, także naprawdę nie wychodzi to drogo i nie jest to aż tak strasznie, jak się wydaje, przynajmniej nam się wydawało, kiedy szperaliśmy przez internet. Gdzie ci się podobało najbardziej? Najbardziej, jeśli chodzi o naturę, państwo Norwegia wygrywa absolutnie. Wrócimy tutaj i jest to, wydaje mi się, państwo, w którym można poruszać, no spokojnie, można tu spędzić kilka miesięcy. I spokojnie te 2 miesiące, które przyjechaliśmy z Skandynawii, moglibyśmy się skupić tylko i wyłącznie na Norwegii. Po prostu no, jest zachwycające, najpiękniejsze w ogóle państwo ever, jakie widziałam do tej pory. Na drugim miejscu jest Finlandia. Z uwagi na to, że jest naturalna, czysta, pozbawiona jakichś nadmiernych ingerencji ludzkich. Jest po prostu czysta natura. Jeziora, drzewa,
lasy, parki, coś przepięknego. Pieśni miasta duże wielki. Są, że mam, miasta są bardzo niezaciekawe, duże miasta nie są ciekawe, Helsinki się Kasi nie podobały, tu Tempere i tak dalej, to miasta są nic tam nie ma specjalnego. Miasta nie, ale natura jest poza fajna. Miastem to wszystko jest niesamowicie piękne, urzekające. Ja chcę tylko dać, że jest olbrzymi spokój, także jeśli ktoś potrzebuje nie jeżdżenia, wycieczek, tylko właśnie spokoju, odpocząć, zatrzymania się, no Finlandia jest cudownym miejscem. Szczególnie tak, ten, to miejsce, gdzie są jeziora, no po prostu piękne, uspokajające, kojące krajobrazy. Tak. Drugie miejsce ma Szwecja. Trzecie miejsce ma Szwecja, ale Szwecja jest podzielona u nas. Północ i południe. Północ kompletnie się tam nic nie dzieje. Tam są tylko lasy i drogi i nic. Bardzo ładnie, spokojnie, ale no jakoś tak za spokojnie. Natomiast na południu ten trójkącik pomiędzy Oslo, Sztokholmem, tak Göteborg, Sztokholm, Malmo, ten taki trójkącik na dole, no to jest po prostu... Mi się wydaje, że jeśli ktoś chce odwiedzić Szwecję, to fajnie, żeby się jakby dobrze do tego przygotować, ponieważ my jechaliśmy trochę tak, wiecie, spontanicznie, więc no, zatrzymywaliśmy się, jeśli widzieliśmy jakieś miejsce gdzieś po drodze, natomiast żeby dobrze ją poznać, trzeba się do tego przygotować i znaleźć sobie konkretne miejsca, które Was interesują i tam właśnie jechać. Natomiast jednak uważam, w moim wypadku Szwecja jest na czwartym miejscu, bo Dania, kochani, Kopenhaga, tak. Matko, odkrycie. Kopenhaga to jest po prostu ukoronowanie i absolutnie fenomenalne pożegnanie naszej skandynawskiej przygody. Jest to no cudownie, absolutnie fenomenalne miasto. Miasto, które jest dla ludzi. Co ciekawe, moim zdaniem jest fajny kontrast pomiędzy tym właśnie, jak funkcjonują Finlandia, Szwecja i Norwegia, a jak funkcjonuje właśnie, no będę mówić Kopenhaga, bo tam byliśmy. Otóż we wszystkich tych trzech krajach jest jakby bardzo duża ingerencja rządu w życie ludzi. No, najłatwiej mi to pokazać na przykładzie właśnie alkoholu, tak. Gdzie ten alkohol jest kupowany tylko w przeznaczonych sklepach. Kontrolowanych przez państwo, godziny i w godzinach są ograniczone. Kontrolowanych i w dni kontrolowane. I w ilości kupowanego, bo jeżeli kupi się za dużo alkoholu i zapłaci kartą, to państwo ci wyśle list, czy nie masz czasem problemu z alkoholem, więc to wszystko jest kontrolowane bardzo. Tak samo ceny, no właśnie nie ma Lidla na przykład w Norwegii i są tylko te jakieś tam ichniejsze sklepy, co z jednej strony jest fajne i absolutnie to szanuję, ale z drugiej strony to wszystko wytwarza taką dziwną atmosferę, bo ludzie i tak piją ten alkohol, tylko sobie go kupują w innych miejscach albo gdzieś są takie specjalne mieszkania, gdzie ktoś właśnie ma ten alkohol. No, Norwegia też boryka się z bardzo dużym problemem narkotykowym. No. I wydaje mi się, że właśnie to wszystko świetnie kontrastuje z Kopenhagą, gdzie alkohol można kupić wszędzie, gdzie jest bardzo duża różnorodność sklepów, jest Aldi, Lidl, są drogie i tanie sklepy. Alkohol można pić na ulicach i ludzie z tego korzystają. Codziennie można sobie widzieć kogoś, jak idzie z piwkiem czy z winkiem. Całe rodziny wychodzą na piknik i są razem i siedzą i piją i nikomu się nic złego nie dzieje. Nie ma pijanych ludzi, nie ma krzyków, nie ma żadnej agresji. Wręcz przeciwnie, jest tak cudownie rodzinna miłość, atmosfera, no, że po prostu no, widać, że jakby państwo czy miasto wspiera bardzo to, żeby ludzie byli na zewnątrz, żeby byli w mieście, żeby byli razem. Integrowali się ze sobą, rozmawiali, siedzą na ławeczkach, bo ci Szwedzi, Norwegowie, to oni są po prostu pozamykani w tych swoich chatkach w górach i piją, z tego co się dowiedzieliśmy, jadą tam w piątek i się piją do poniedziałku, żeby ich nikt nie zobaczył, żeby państwo ich nie zobaczyło, że oni piją alkohol, nie? W tygodniu się boją pić alkohol, wszyscy piją w domach i to słyszeliśmy od wielu, wielu, wielu osób. A tutaj oni po prostu wychodzą i są razem, imprezują, świętują. I myśmy wracali nad ranem raz w Kopenhadze w nocy. Nie było pijanych ludzi, no byli podchmieleni, ale nie było jakichś tam zataczających, nikt się nie bił. To naprawdę kulturalne miasto, stolica bez żuli, bez żadnych takich, wiecie, kloszardów, którzy się tam gdzieś pałętają. Znaczy są wiadomo biedniejsi ludzie, ale na przykład ci ludzie też zbierają wszystkie możliwe puszki, butelki i jakby nie wchodzą... Nie zaczepiają, nie proszą o pieniądze, nie proszą oni o wsparcie, mają tylko oni mają swoje dodatek swoje za jakby... problem alkoholowy. Jeżeli jest się alkoholikiem, to dostaje się pieniądze od państwa, żeby nie żebrać. Tu na 100% jest to samo. W każdym razie, no, jakby Kopenhaga pokazała, że wszystkie te założenia Norwegii, Szwecji, Finlandii są nie do końca jakby prawdziwe, ponieważ no, da się pozwolić ludziom pić alkohol i robić to na zewnątrz i to nie spowodowało nic złego, przynajmniej nie widać tego, nie jest to odczuwalne. No, ale poza alkoholem to
to Kopenhaga jest miastem rodzin, to już wiecie, że tam są rodziny, chodzą z wózkami, tatusiowie i mamusie, spędzają czas na zewnątrz, integrują Młodzi się, i młodzi, starzy. I to jest starzy. piękne, bo widać i naprawdę starych dziadków i takie I maleństwa. bardzo mądrze zarządzane miasta, bo oni na przykład monitorują wszystkie parki i wszystkie skupiska ludzi. Jeżeli na przykład jakiś park zaczyna być taki, no powiedzmy się, zaczynają tam przychodzić ludzie na jaranie blantów, pić alkohol albo jakieś przestępstwo wrzasa, to oni zamykają ten park, zmieniają wszystko, co tam się dzieje, mądrze, także po prostu ten park ma przynosić radość ludziom, więc oni zarządzają i planują całe miasto. Tak, Łukasz, chcę powiedzieć to, że wyczytaliśmy, że właśnie są ludzie, którzy zajmują się sprawdzaniem jakby obszarów miasta, które są w jakiś sposób jakby zapomniane czy nieużywane. Oni sprawdzają, dlaczego one są nieużywane i co można by było zrobić, żeby one były bardziej użyteczne. I oni w ten sposób zmieniają te zakątki, czyli nie ma czegoś takiego, że o, tu jest, wiecie, brudno, szaro, to już to zostawmy. Nie. Tu jest brudno, szaro, co my możemy z tym zrobić, aby to miasto, aby ta część znowu była dla ludzi, dla miasta. No. I to naprawdę widać wszędzie, bo Kopenhaga jest tak urokliwa, że no jest jak z Instagrama i Facebooka i widokówek, po prostu gdzie się nie obróciliśmy, tam było po prostu wszędzie pięknie. Przepiękne miasto, no. Także no, jesteśmy urzeczeni Kopenhagą. I rowery, i jedzenie, no i Dania w ogóle tak jakaś, no ja też chyba przerzucę Szwecję z Danią na Danię, Szwecję na dalszy. Aczkolwiek Sztokholm mi się bardzo podobał. Sztokholm też jest pięknym miastem. Z tym, że no już jest taki bardziej multikulti niż Dania, bo w Danii to jest bardzo, bardzo lokalni mieszkańcy. No z jednej strony tak, a z drugiej strony widać też dużo wpływów na przykład amerykańskich. Widać, że oni są ze sobą blisko i jest tu sporo Amerykanów. No nic. Podsumowując, moi drodzy, piękne, cudowne 2 miesiące z naszego życia. Przepięknie. To po prostu... Dzięki Bogu nakręcamy to wszystko na kamerę, bo będziemy mogli do tego wrócić i popłakać za parę lat, jak będziemy to oglądać ze wzruszenia, bo tak wiele rzeczy widzieliśmy, że no trudno też to wszystko spamiętać i powiedzieć teraz, ale na szczęście mamy to nagrane i jest to wszystko wrzucone w sieci, więc możecie wy oglądać, my możemy oglądać, możemy się dzielić też z wami tą radością. Za co wam dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, tak. Że byliście z nami, że jesteście z nami, że nas oglądacie, że wam się podoba, nas, no. że właśnie motywujecie, że podpowiadacie, co moglibyśmy robić lepiej, więcej. Dziękujemy też bardzo za wszystkie zaproszenia i za wszystkie osoby, które się z nami spotkały. Dzisiaj w Oslo czy po drodze bardzo dużo miłych, życzliwych gestów, prezentów otrzymaliśmy. No i czasu waszego przede wszystkim. Opowieści, historii, przyjaźni, miłości. No. Ten aspekt naszej podróży jest jednym z najpiękniejszych. Ludzie i spotkania z ludźmi i to, co dowiadujemy się od osób właśnie, które mieszkają na miejscu, o tym właśnie, jak wygląda kultura i życie. Pięknie. Na emigracji. Dziękujemy za to, że wpuszczacie nas do swojego życia. Dziękujemy. Tyle chyba. Kończymy ten odcinek. Jeszcze wam pokażemy parę ujęć fajnych, ciekawych. Aha, jeszcze przepraszam. Jeszcze zapomniałem. Słuchajcie, jeżeli dźwięk jest nie za ciekawy, to musicie wiedzieć, że no my nagrywamy na bardzo kiepskim sprzęcie, bo myśmy nie zainwestowali dużo pieniędzy w sprzęt. Uznaliśmy, że trzeba kupić jedzenie, a nie kamerę i mikrofon. A dostajemy sygnały, że czasami tam szumi, no i wiadomo, coś się dzieje. No i wymyśliliśmy, że zrobimy teraz zbiórkę. Jeżeli ktoś z was ma ochotę, chciałby nas wesprzeć finansowo, to musimy po prostu kupić nowy sprzęt. Musimy kupić kamerę z mikrofonem, żeby to było wbudowane, bo nie możemy cały czas chodzić po mieście z czymś takim. No i nie chodzimy, czasami mamy tylko kamerę i kamera, no wszyscy wiemy, szumi zbiera wszystkie szumy i ściąga to często dookoła. Jest problem z komentowaniem czegoś na żywo, no bo słychać bardziej ulicę i wiatr niż tak, nas. Tak, nie możemy też mówić ciekawostek w różnych ciekawych miejscach, bo po prostu nas normalnie nie słychać. Nawet jeżeli to nagramy, to później jest muzyczka położona na tym filmie, no bo nie da się tego po prostu wyemitować. Więc jeżeli chcielibyście oglądać dalej te vlogi, bo my je będziemy robić nadal, ale jeżeli chcielibyście nas wesprzeć, to zapraszamy was na Patronite'a, albo na naszego PayPala. Pod spodem będzie link w tym filmie, też na naszej stronie są linki. I no dowolną kwotę, wystarczy 10 zł, jeżeli kilkanaście osób, kilkadziesiąt osób wpłaci 10-20 zł, to my będziemy mogli kupić nowy aparat i nowy mikrofon. No i będziemy przez to mieć lepsze vlogi. Proste. Więc jeżeli chcecie, to zapraszamy i już z góry serdecznie wam bardzo dziękujemy. Już dziękujemy też tym wszystkim patronom, którzy do tej pory nas wspierają. Mamy dla was kartki. Dość sporo osób teraz dostanie kartkę, także dzisiaj szukamy poczty i wyślemy wam kartkę za to. A teraz kończymy nasze podsumowanie. Wciąż jeszcze jesteśmy w Danii, dosłownie ostatnie parę minut. Jesteśmy w bardzo uroczej okolicy, na Mooncliffs.
ile dobrze to wymawiam. Wyspa Mun chyba to jest, wyspa Mun. I są tu też klify, także zapraszamy na do widzenia, na pożegnanie ze Skandynawią. Zobaczcie właśnie, jak tu jest pięknie. Polećcie teraz nad klify. Bajo!